moja mama miała siostrę jedną, starszą od siebie, która była bardzo taką świętą i poczciwą i dobrą kobietą. Ale jakoś, jak miała do czynienia z ludźmi, którzy się spotkali, nie wiem, czy na terenie naszej kamienicy, czy gdzieś na terenie Wielkopolski, bo ona tak, nie pamiętam, żeby ona tak gdzieś po Wielkopolsce ujeżdżała raczej. W każdym razie mojej mamie zwróciła uwagę na to, że ach, bo tutaj ci twoi sąsiedzi, to wszyscy tylko myślą o interesach. Jak się zejdą, to tylko mogą myśleć o interesach. I mamy to trochę chyba ubodło, jakoś tak nie spodobała jej się ta opinia. Zaczęła się nad nią zastanawiać i potem mówiła, że to przecież jest inaczej, bo tutaj ci ludzie właśnie pracują. I jeżeli oni chcą wszystko to, co robią, robić jak najlepiej, to chętnie słuchają głosów innych osób, które mają podobne doświadczenia i podobne zapatrywanie. I że to wcale nie jest jakiś materializm, taki przywiązanie tylko do pieniędzy, tylko właśnie, że to jest wyraz ich pracy, że oni jak są w swoim towarzystwie, to oni rozmawiają o swojej pracy i o swoich osiągnięciach lub braku osiągnięć i o swoich doświadczeniach. Na pewno były takie środowiska, gdzie rzeczywiście więcej się piło, czy więcej się jakimiś przyjemnościami żyło ale to na pewno, to przeciętne środowisko ziemiańskie, to byli ludzie pracy. To byli na pewno ludzie pracy. Że oni potem, jak musieli pracować gdzieś, szukać pracy, żeby rodzinę utrzymać, no to robili bardzo różne rzeczy i nie zawsze potrafili się, no, zaklimatyzować w tych nowych warunkach. Ale w zasadzie tę swoją pracę, czy na przykład wziąwszy pod uwagę no, chociażby grupę Maręsza, to byli ludzie, którym zależało na dobrej robocie.